Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj w moim stylu na rozmowę o tym, jak rodzi się aktorka i jak rodzi się świadoma kobieta. Marta Żmuda-Trzebiatowska. Zapraszam. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Porozmawiajmy o dzieciach, o rodzinie, o miłościach, o zdradach i o tym, czy rodzina jest najważniejsza, czyli o najnowszym filmie Babies w reżyserii Andrzeja Saramonowicza, w którym grasz główną rolę, Ady. U boku Grzesia partneruje Małeckiego. Ci... Tak. Muszę tak, to dodać. Tak, żoną Mikołaja, Grzesia Małeckiego. Więc tworzycie niezły duet. Historia tego... Bardzo dobry duet. Historia tego filmu jest, żeby nie opowiadać, idźcie do kin, kręci się wokół tego, że w małżeństwie, które ma już nastoletnią córkę, czyli tak zwane odchowane dziecko, pojawia się ciąża, czyli wizja wrócenia do tego, w czym się te 15 lat temu tkwiło. Chociaż jest to wspaniały, dobry związek, bardzo dobra relacja, to jednak przyjście na świat Jasia powoduje kaskadę i lawinę różnego rodzaju zdarzeń, które, krótko mówiąc, nie sprzyjają dalej tej relacji. Dokładnie. Chciałam zapytać Cię o to, czy zgadzasz się z takim hasłem, które pojawia się także w tym filmie, że jedno dziecko plus jedno dziecko nie równa się dwoje dzieci, tylko 11. Akurat mam dwoje, więc mogę na to pytanie. Ja mam 11. No więc ja też czasami mam 11. Prawda jest taka, że wiadomo, obowiązków jest właśnie tyle, jakbyś miała 11 i zwłaszcza kiedy jeszcze próbujesz to życie rodzinne łączyć z życiem zawodowym, a ja próbuję, no bo nie wyobrażam sobie inaczej. Tylko tak mogę być dobrą mamą, fajną partnerką, kiedy jestem też spełniona. Ale prawda jest taka, ja miałam takie doświadczenie, jak się urodziła moja córka, która jest drugim dzieckiem, że to drugie macierzyństwo, przynajmniej dla mnie, jest dużo fajniejsze niż to pierwsze. Jest dużo bardziej wyluzowane, jest po prostu jest antidotum na wszystkie bolączki i stresy tego pierwszego macierzyństwa. Bo kiedy przychodził na świat mój syn, który był dzieckiem wyczekanym bardzo i to był naprawdę radosny moment, ale to zderzenie z tą rzeczywistością było dla mnie tak... tak bolesne, tak, wszystko było tak inne, niż sobie wyobrażałam przez te 33 lata, bo on się urodził, kiedy miałam 33, że po prostu dla mnie było to trochę rozczarowujące, że to jednak nie do końca jest tak, jak też mi to przedstawiano i wszystkie poradniki przedstawiały i koleżanki, które miały dzieci. Tak miałam wrażenie, że to jest jakiś spisek w ogóle. Jedna tylko książka do mnie trafiła przed tym, jak się mój syn pojawił na świecie i to była książka dziennikarki i ona się nazywa Macierzyństwo Non-Fiction. Podrzuciła mi ją i tuż przed porodem moja położna. I ta książka, taka czerwona lampka, pamiętam, jak przeczytałam tę książkę, mi się zapaliła, że chyba może być też trudno czasami. I tak właśnie dlatego uważam, że bo właśnie autorka tam dzieli ludzi na dzieciowych i niedzieciowych i uważam, że dzieciowi ukrywają przed niedzieciowymi prawdę, jak to jest czasami. Tak. Jestem tego samego zdania. Uśmiałam się, jak powiedziałaś to, co powiedziałaś, natomiast jestem tego zdania, że być może, nie wiem, w szkołach średnich można by było, jeśli już jest ten przedmiot wiedza o życiu w rodzinie, czy coś w tym stylu, że można byłoby tę prawdę na temat trudów macierzyństwa po prostu wprowadzić do tak, programu szkolnego. Ale wiesz co, i chyba przede wszystkim... Oswajać ludzi też, z tym, nie straszyć. I też, no właśnie, nie straszyć. I też przede wszystkim rozmawiać o tym, co się dzieje z kobietą, jak się rodzi dziecko. Bo to jest dla mnie w ogóle coś, o czym ja w ogóle nie rozmawiałam i w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. No pojęcia bo tak, nie miałaś. Nie miałam pojęcia. Wiesz, no oczywiście rodzi się człowiek, ja oczywiście byłam bardzo taka poradnikowa. Mój mąż był intuicyjny. Trochę mnie denerwował, że jest tyle wspaniałej literatury dzisiaj takiej psychologicznej, że on w ogóle nie chce czytać tych fajnych książek, które ja do domu przynosiłam. On nie chciał, on miał w ogóle 8 lat młodszą siostrę. I mam wrażenie, że on ponieważ on uczestniczył w tym takim, jak ta siostra przyszła na świat, ona była też taką upragnioną jego siostrzyczką, wyczekaną.
I on uczestniczył i on to pamiętał. I... No, praktyczną stronę tak, już wniósł. Dokładnie. A ja, no ja mam też młodszego brata, ale ja jakby totalnie nie, mnie to nie obchodziło, jak on się urodził i przyszedł na świat, nie wiem. Nie. Też między nami jest 4,5 roku tej różnicy wieku, więc wydaje mi się, że to ja byłam jeszcze za malutka po prostu. Ja miałam wrażenie wtedy, że ja coś tracę, tak? Tracę uwagę rodziców, że coś tracę, a nie zyskuję. A mój mąż już miał takie, że on zyskuje jednak, że pojawia się, że pojawiła się ta siostra w jego życiu. No więc on był bardzo taki intuicyjny i tak do tego tacierzyństwa podszedł bardzo intuicyjnie, a ja byłam taka podręcznikowa przy pierwszym dziecku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bardzo uzupełnialiśmy się i to było fajne. Jednak żadna z tych książek, żaden z tych podręczników nie powiedział mi, jakby co się dzieje też z kobietą w momencie, kiedy rodzi się matka. No. No właśnie, a co się stało z tobą? Dla mnie to był bolesny proces, bo ja miałam dosyć taki trudny poród, który był rozczarowujący. Ja sobie w ogóle wyobraziłam ten poród, ja go sobie każdego dnia w ogóle go sobie... Wizualizowałaś. Jako, dokładnie, jako aktorka ja sobie go wizualizowałam. Ja wiedziałam, że ja znam swoje ciało, bo moje ciało jest dla mnie narzędziem pracy. I dokładnie wydawało mi się, że ja przez to przejdę gładko, że jestem do tego stworzona. Że ja wiem jak oddychać, ja wiem gdzie, co, że generalnie nikt mi nie będzie mówił też jak mam rodzić, że ja to sobie sama wymyślę, ale niestety polskie też szpitale, powiedzmy sobie szczerze, nie ułatwiają nam tego procesu. Co widać właśnie w scenie, bo jest jedna z najzabawniejszych scen w filmie Babies. To jest ta scena, kiedy rodzisz dziecko, a lekarzem asystującym przy tym porodzie jest... Nie kto mąż, inny, w sensie, jak mój mąż był przy każdym Kamil porodzie. Kamil Kula gra po prostu. Czyli żadnego z porodów Marty Żmudy-Trzewiatowskiej, prawdziwych czy nieprawdziwych, nie ominął. Rozumiem, nie, ale nie. Słuchaj, jest to dla mnie tak zabawna scena w tym filmie, kiedy po prostu on chyba zsuwa maseczkę i wtedy widzimy, że to jest właśnie Kamil Kula. Tak. To jest bardzo śmieszna scena. Ale wracając do tego, do tych narodzin matki, bo dopiero od kilku lat mamy taką w sobie wolność czy przestrzeń kobiety, my, kobiety, matki, do mówienia o tym, że porody bywają trudne, że porody bywają dramatyczne w polskich szpitalach. Tak. Współpracuję z Fundacją Rodzić po Ludzku, więc słyszałam historie, które powodują, że bardzo trudno jest o nich zapomnieć. Mówię o traktowaniu przez personel medyczny rodzących, co zresztą w filmie jest także wykorzystane, ponieważ pan doktor zwraca się do ciebie, rodzącej, tymi strasznymi słowami, które myślę, że wiele kobiet w Polsce usłyszało, przyj, bo dziecko udusisz. Dokładnie. Nie sądzę, żebyś ty miała takie prywatne doświadczenia. Ja nie mam aż takich, na szczęście, doświadczeń. Miałam wspaniałego lekarza i położną, więc, ale i tak było to dla mnie rozczarowujące, bo nie było tak, jak sobie wyobrażałam. I to wystarczyło. Ale co, nie było mistyczne? Nie. Bolało? Przede wszystkim skończyło się no, dla dobra dziecka cięciem, a ja o cięciu nic nie wiedziałam. I w ogóle się nad ten temat nie zastanawiałam, bo dla mnie nie było... Ja wiedziałam, że ja urodzę naturalnie, tak? I to było dla mnie proste. I niestety tak się nie skończyło. Oczywiście suma summarum, jak to się mówi, liczy się zdrowe dziecko, więc w ogóle już potem do tego nie wracałam, ale nie wiedziałam, co się dzieje po takim cięciu. Ja pamiętam, że prawdopodobnie to był baby blues. Ja pamiętam, że w tym szpitalu się czułam jak widz w ostatnim rzędzie, że coś tam się dzieje przede mną, mój mąż z położną radują się i oporządzają dziecko, a ja w ogóle nie uczestniczę w tym, bo w ogóle nie wiem, co się wydarzyło. Takie mam wspomnienie ze szpitala. A potem ten powrót do domu, który też jest taki... Ja byłam przerażona, spanikowana, że a jak to... Pamiętam, że tak położyliśmy tego naszego synka na przewijaku i ja miałam takie, aha, i on tu teraz już zostanie, tak? Teraz? I co dalej? No i to był proces. Oczywiście potem, na szczęście, to wszystko rusza jakby i te uczucia do tego dziecka powodują, że zapominasz to wszystko, co złe. I oczywiście dość szybko ja się zakochałam w synku i na szczęście, bo czasami u kobiet to jest też proces, to nie jest tak, że od razu też kochasz to dziecko. Na szczęście u mnie... Ale przecież jesteśmy wychowane w filozofii, że rodzisz dziecko, które od razu kochasz.
Ile razy to słyszałyśmy? Właściwie zawsze to słyszymy. Dokładnie. I, jak jakaś matka powie, że urodziłam i wcale niczego nie poczułam, i nie czuję. To i właśnie, i to jest najgorsze, że my nie możemy w ogóle o tym mówić, bo jak przyznasz się do tego publicznie, to jesteś od razu traktowana, że jesteś złą matką, że coś jest z tobą nie tak. Ja na to mam bardzo nie, dużo... Nie, złym człowiekiem jesteś. Matką, to jest jeszcze bardziej, jesteś złą matką. Ja mam no, na to... to gorsze być złą matką niż złym człowiekiem. Tak mi się wydaje. Ja mam na to bardzo dużą niezgodę, że knebluje się kobiety, że nie pozwala im się mówić o swoich uczuciach, bo uważam, że kiedy będą głośno mówić o tym, co czują, to szybciej przyjdzie też pomoc z zewnątrz. Może, a może nie. Ale z drugiej strony, no, kiedy one duszą to w sobie, to to prowadzi do bardzo ciężkich czasami depresji, do też bardzo takich trudnych sytuacji czasami. Trzeba mówić o tym, że po prostu, oczywiście, rodzi się człowiek i to jest szczęśliwy dzień, ale też rodzi się matka i różnie to bywa. Różnie to bywa. I ta matka też może się rodzić w bólach. Dokładnie. I, długo, i nie zawsze spływa od razu. Nie potrafimy tego uszanować. Dokładnie. Więc jak ja dostałam scenariusz Babies, muszę ci powiedzieć, że bardzo się ucieszyłam, że to jest taki, taki tekst, który demitologizuje macierzyństwo, który właśnie mówi otwarcie. Tak, to prawda. On mówi też o jasnych stronach, bo finał jest, uważam, bardzo jasny, ale mówi też o ciemnych stronach macierzyństwa, o różnych kolorach no, macierzyństwa. Kochana. No ja ci powiem, że ja, oglądając ten film, słyszałam reakcję mojego męża, który po prostu zaśmiewał się, a ja siedziałam, jak widziałam ciebie w akcji, taką właśnie nie stojącą w kącie i nie czekającą na to, aż on się domyśli, tylko chodzącą na pełnej w temat i po prostu... No, aleluja za te wszystkie przekleństwa, ale prawda, którą ty nam tam pokazałaś, właśnie o tym wtedy pomyślałam, kurczę, ta dziewczyna prywatnie musiała też bardzo dużo przejść, skoro ja jej wierzę, patrzę na nią, widzę siebie, bo ja miałam dokładnie te same spostrzeżenia i te same pretensje, jak urodziłam drugie dziecko, bo nagle miałam wrażenie, że ja serio dostałam 11 dzieci, a nie dwoje i w ogóle zostałam z tym sama. Co wcale nie musiało być prawdą, ale ja to tak wtedy czułam. Tak, czy tę rolę do tego Ady prawo. Miałam do tego prawo. Czy rolę Ady dostałaś, dostałaś, ponieważ reżyser po warunkach historię, bo ty mówisz, że po warunkach, że ty przeczytałaś scenariusz, powiedziałaś, muszę to zagrać, ale czy on wiedział, że to ty tak dobrze zagrasz, nie? Że po prostu coś musisz dać z siebie, żebyśmy ci uwierzyli, oglądając film. Nie wiedział, nie znał mojej historii, oczywiście, bo z Andrzejem poznałam się na premierze gdzieś w teatrze, a tak nie znaliśmy się prywatnie, ale zadzwonił do mnie z propozycją właśnie castingu, przysłał mi ten tekst. No i ja jak przeczytałam, to ja wiedziałam, że To jest dla mnie. To jest dla mnie. Że Ada to ty. Rzadko się to czuję, nie? Że ja przynajmniej 15 lat pracuję w zawodzie. Poczułam to chyba do tej pory, jeśli chodzi o fabułę, z 3 razy, że coś jest dla mnie. Że wiem. I no tylko musiałam teraz, był casting, musiałam to udowodnić na castingu, żeby Andrzej też poczuł, że on wie, że to ja. Że Ada to ja. I nie wiem, nie bardzo potrafię się ocenić oczywiście tak z zewnątrz, ale słucham tego, co opowiada i Andrzej, i Grzegorz, że podobno weszło mi tak generalnie, rozniosłam salę, że mówią, przynajmniej Grzesiu tak opowiada, że wyszłam i zapadła taka cisza, że wszyscy, co tu się wydarzyło przed chwilą? Bo było was, tak, bo ja muszę powiedzieć, że wiem, że reżyser miał 11 kandydatek do tej roli, i że po scenie właśnie, którą zagrałaś z Grzegorzem Małeckim, chyba już wtedy zapadła decyzja, więc ta cisza pewnie zwiastowała, że to ty. To było bardzo miłe. Oczywiście Andrzej mnie jeszcze tam potrzymał w niepewności i zadzwonił po kilku dniach w Mikołajki, nomen omen, i dał mi taki prezent, bo uważam, że to jest prezent, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby zawodowo poprzez swoje postaci móc coś powiedzieć. Rzadko mi się to zdarzało. Ale tym bardziej doceniam właśnie to, że to się teraz wydarzyło. I mam nadzieję, że ten film właśnie wielu kobietom da takie przeświadczenie, że nie są same. I to mi wystarczy, żeby czuły właśnie to siostrzeństwo.
Bo wiesz co, ja też jak czytałam ten tekst, to ja wcale się nie śmiałam do rozpuku. Oczywiście wyczuwałam tę komedię w tej warstwie językowej, ale jak tak, ktoś... Tak, no dialogi też są wielką domeną scenarzysty i reżysera Saramonowicza. Ale on pisze w taki właśnie... sposób, żeby jednak wywołać. Dokładnie, jak trochę Andrzeja gdzieś tam... Ja wcześniej go śledziłam na tych mediach społecznościowych, czytałam jego teksty i też mnie czasami bawiły, więc to było dla mnie oczywiste, że w tej warstwie językowej na pewno to będzie zabawne, ale ja tam też widziałam głęboko dramatyczne sceny do zagrania, a nie komediowe wcale. No, i też to oglądałam ze swoim mężem i też podpatrywałam jego reakcję. I też są Kiedy się śmiał? Zupełnie w innych miejscach niż ja, zupełnie inne rzeczy go bawią. Inne rzeczy go tam bolały, więc to jest bardzo interesujące. To jest w ogóle bardzo ciekawy film, bo on ma mnóstwo takich pochowanych znaczeń. Ta warstwa znaczeniowa jest, wiesz, przekładana jak krem w torcie. No, tam jest po prostu tyle ważnych rzeczy, bo jest to film też o tym, nie tylko o relacji kobieta-mężczyzna, matka-ojciec w kontekście rodziny. Bardzo mocno zaznaczone są tam różne pokolenia, bo jest tam i wasza córka nastolatka, i dziadkowie. Ale i zauważ, ich rola. Że każdemu pokoleniu też się tam obrywa w sumie. Andrzej się rozlicza tam z każdym pokoleniem. Każdy coś tam... Ja bym powiedziała, że on nam tak wyświetla, w sensie reżyser, scenariusz wyświetla nam te pokolenia, czy się rozlicza? Nie, no chyba tak mocniej je poprzez przykłady zachowań czy zdarzeń pokazuje, kim jesteśmy, my Polacy, z jakich warstw też znowu się składamy, jak się różnimy. Twoi rodzice filmowi są... Wiesz co, i właśnie ja mam taką... ludźmi, nie? No. Ja mam też taką refleksję, że to jest taki film. Pamiętam, jak go pierwszy raz obejrzałam jeszcze bez dźwięku, Andrzej nas zaprosił do montażowni i ja sobie wtedy tak pomyślałam, że to jest taki film, który jak już moje dzieci będą miały naście lat, z przyjemnością im pokażę, żeby im właściwie uświadomić, słuchajcie, tak, w takich czasach żyliśmy, tak było, mam nadzieję, że to będzie świetna anegdota kiedyś. Takie czasy były i tacy byli wasi dziadkowie, że to jest taki właśnie film, a to, co się nie zestarzeje, to właśnie to mi się wydaje na temat macierzyństwa. Tak przynajmniej takie było moje odczucie. No ja bym chciała właśnie, żeby się zestarzało, wiesz, żeby po prostu to ja w sytuacji, w których pojawia się dziecko w rodzinie, ale myślisz, jednak oboje partnerzy są zaangażowani. Znaczy tutaj nie wiem, no tutaj robię co mogę. Ja też. I tutaj widzę jakiś potencjał, bo ja widzę na przykład młodych mężczyzn, mój mąż też jest młodszy ode mnie, i widzę tych młodych mężczyzn i widzę, że oni jednak czują tę odpowiedzialność i dla mnie są ogromną nadzieją to młode pokolenie, bo widzę, że oni jednak chcą się dzielić obowiązkami. Dla nich jest to ważne. Chciałam opowiedzieć o wątku, który mi się też w tym filmie bardzo spodobał, ponieważ mamy w Polsce takie przeświadczenie, że w tym pomaganiu matkom, jeśli już w wychowaniu dzieci, niezbędni są dziadkowie. A Saramonowicz pokazuje Afiga z makiem. Pokażę wam skrajne światopoglądowo światy, przypadki dziadków, ale w sumie takie same, bo i nawet ten bardzo wierzący i wierzący w Boga i w ojczyznę i we wszystko ojciec Mikołaja, który kompletnie nie wie, co zrobić z dziećmi, chociaż nawet za chwilę urodzi mu się znowu jego własne. I po drugiej stronie twoi rodzice, ojciec zupełnie nieobecny, dominująca matka, tak zwana kobieta sukcesu, nie chcą zajmować się tymi wnukami. My w Polsce zasadniczo ciągle wymagamy od naszych rodziców, dosłownie wymagamy, po prostu uważamy, że to jest oczywiste, że oni przyjdą i nam pomogą. A ja uważam, że wcale nie muszą. A ty jak uważasz? No więc, wiesz, wydawało mi się, że tak, że powinni pomagać. Mój mąż mi uświadomił, że oni nie mają takiego obowiązku i że to jest ich prawo odmówić i cieszyć się teraz właśnie jesienią swojego życia. I tak w sumie dotarło do mnie, że on ma rację, że absolutnie, że miło jest, jak się angażują i chcą pomóc, ale absolutnie nie ma czegoś takiego, że ja oczekuję tego od nich, tak? Więc i to jest też ta świadomość tego młodego pokolenia, że on w ogóle tak nie myśli, że on, dla niego to jest oczywiste, że oni mają własne życie w tej chwili i to nie jest tak, że oni te nasze obowiązki to są nasze dzieci, to jest nasz obowiązek i to są nasze sprawy.
No więc staramy sobie we dwoje radzić tak, jak umiemy. I czasami bywa ciężko, zwłaszcza kiedy chcesz w pełni też pracować i się spełniać i mieć jakieś swoje życie jeszcze do tego, to jest to skomplikowana sprawa wychować. I jeszcze jesteś zaangażowanym rodzicem, no bo nie mówię o rodzicu, który generalnie ma wszystko gdzieś. No, my jednak jesteśmy rodzicami, którzy się przejmują, którzy są obecni, którzy stawiają na ten jakość wspólnie spędzonego czasu, więc to jest wyczerpujące, umówmy się. Nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym, że przygotowałaś się do tego macierzyństwa, czytałaś te podręczniki. Próbowałam, tak, się, ale to jest... Próbowałaś. Starałaś się tak po prostu postawić swoje pieczątki i dopasować jakby rzeczywistość do swoich wyobrażeń. Nigdy się to nie udaje. Ale pomyślałam sobie o tym, że masz być może, jak na ciebie patrzę, taki obserwuję cię w twojej pracy, to masz taki rys osoby, która bardzo by chciała, żeby było dobrze, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby byli otoczeni twoją opieką i uwagą, żeby się nikt nie przyczepił, żeby broń Boże nie narazić innym. I teraz uwaga, będzie brutalne pytanie. Czy to jest, czy takich cech nabywa się, kiedy, czy też ty nabyłaś, wychowana w domu, w którym rodzice byli nauczycielami? Czy to może być ten powód? Ja to już mam bardzo przeanalizowane, bo ja właśnie przez to, że tak się staram, to jest bardzo trudne, bo to nigdy się nie udaje. Zawsze się znajdzie ktoś niezadowolony, ktoś, któremu się coś nie spodoba i niestety to jest ułuda, że tak wszystkich zadowolę, ale ciągle mam tę głupią w sobie naiwność, już tak to nazwę po imieniu, i że za każdym razem znowu próbuję. I wydaje mi się, bo już mam to przeanalizowane, że zdecydowanie jest to wyniesione z tego rodzinnego domu, gdzie jako dziecko nauczycielskie, jeszcze w małej miejscowości, gdzie wszyscy się bardzo dobrze znają, nieustannie od samego początku byłam na tak zwanym cenzurowanym. Zawsze dwa razy bardziej gdzieś zwracano uwagę na moje zachowanie, na stopnie, generalnie zawsze miałam być wzorem, a w sumie tak. Przecież miałam prawo do tego, żeby być też dzieckiem, któremu coś nie wyjdzie, coś zbroi, czy się zbuntuje. Ja nigdy się nie zbuntowałam, nigdy nie miałam takiego etapu w swoim życiu i uważam, że to nie jest wcale dobre. Bo przez to weszłam w dorosłe życie z bardzo poprzesuwanymi granicami. I dopóki siebie, dopóki nie zrozumiałam tych mechanizmów, to tkwiłam bardzo w tym i przyszedł taki moment, że na ten bunt przyszedł bardzo późno, już byłam dorosłą kobietą, ale musiałam to wszystko zburzyć i zacząć po prostu stawiać zdrowe granice, bo mnie to wycieńczało, wykańczało. I dzisiaj oczywiście czasami czkawką jeszcze się odbijają jakieś te moje, powiedzmy, nazwijmy to problemy wyniesione z domu rodzinnego, to gdzieś to rzutuje na moje życie zawodowe, czasami rodzinne, ale już mam to przerobione przynajmniej i umiem nazwać swój problem. Do tego dochodzi, że ja miałam bardzo też takiego wymagającego i surowego ojca, uważam, że to jest też, że ojciec w życiu dziewczynki jest szalenie ważny. Musi cię zbudować, musi zbudować ciebie jako kobietę. I dzisiaj patrzę na mojego męża i co prawda mamy jeszcze małą córkę, ale jak widzę, ile on jej daje takiej pewności siebie, skrzydeł, to jest to wyjątkowe i bardzo się cieszę, że jest jej tatą. A ja miałam takiego dosyć wymagającego i surowego ojca i zawsze było tylko coś nie tak. I ja właśnie z tym, że coś jest ciągle nie tak, weszłam w dorosłe życie. No i w ten sposób próbowałam zadowolić wszystkich i ciągle też żyłam, nawet jak wszyscy, był taki moment, że wystartowałam i w zawodzie i wszyscy gdzieś tutaj jakieś pochlebne opinie w moim kierunku, ja w ogóle w to nie wierzyłam, bo i cały czas w głowie była ta dziewczynka, która wiedziała, że to jest nie tak, tamto jest nie tak i ciągle od siebie wymagała więcej i niewystarczająco. Niewystarczająca, tak.
Więc, no, znam to. No i to jest bardzo, uważam, słabe. Ja, mój ojciec już dzisiaj o tym też wie, bo myśmy już też sobie te rzeczy wyjaśnili. Ale dokładnie, ja mu też już wybaczyłam dawno, bo on nie potrafił inaczej, bo jego nie nauczono inaczej. Więc to są bolesne tematy, ale to są bardzo bolesne tematy, ale na szczęście one są, już ja mam do nich dosyć duży dystans dzisiaj. Ale dlatego takie dla mnie też ważne było, powiem Ci, że jak dowiedziałam się, że będę miała dziewczynkę, to też tak się poczułam taką ogromną odpowiedzialność, że po pierwsze to nie jest przyjazny świat w tej chwili dla kobiet wciąż jeszcze. I poczułam właśnie taką ogromną odpowiedzialność, że muszę jej tak dużo dać siły, wiary w siebie, tego wszystkiego, czego ja nie dostałam. Więc naprawdę, to jest wyjątkowe. Mój mąż pod tym względem jest wyjątkowy i wierzę, że właśnie będzie takim ojcem, który jej da to wszystko i ona wyjdzie w życie, nawet jeśli ktoś ją będzie próbował złamać, czy to ona wyjdzie tak silna, wejdzie w życie tak silna i tak, że będzie znała i swoją wartość, że będzie miała te granice zdrowe, bardzo poustawiane. Wierzę w to. Myślę, że tak będzie, bo to jest ta zmiana. Ona już weszła w życie. Nie jesteś pierwszą kobietą, która w rozmowie tutaj ze mną na kanale mówi o tym, co wyniosła z domu, albo raczej czego nie wyniosła. I świadomość wśród nas o tym, świadomość tych braków albo tych niespełnionych potrzeb jest bardzo duża i tak sobie jak mówisz, to zgadzam się z tym, że ta zmiana nastąpi, bo zbyt wiele osób już wie, że było źle, ale że to można zmienić, że to po prostu tak. Jest twoja decyzja, że jak się otworzysz, posłuchasz najpierw siebie, bo przecież twoja zmiana zaczęła się od tego, że zaczęłaś myśleć, że coś jest nie tak, nie? Coś jednak ci tu nie pasuje, że my tak zbieramy pod korek, my kobiety, i tak jak ta twoja bohaterka w Babies, po prostu jak to wszystko fuknie, to malowanie trwa miesiąc, żeby to zedrzeć. A nawet dłużej, i to jest dobre. A nawet dłużej, bo ja miałam bardzo poprzesuwane granice. Mnie bardzo ludzie wykorzystywali, krzywdzili. Ja wiesz, ja byłam ofiarą, bo generalnie i ciągle się starałam i się zastanawiam, co jest nie tak w ogóle. Przecież robię wszystko tak najlepiej, jak potrafię i mówię o życiu osobistym też, nie tylko zawodowym. I potem zrozumiałam, że ja po prostu muszę wykonać kolosalną pracę, cofnąć się do dzieciństwa, zrozumieć, co tam gdzieś, gdzie są te braki, gdzie są te dziury w tym fundamencie. I kiedy już dojrzałam do takiej decyzji, że chcę być mamą, bo ten instynkt się we mnie obudził, dość późno, ale się obudził. Długo mi się wydawało, że w ogóle, że nie chcę mieć dzieci i że tak będzie lepiej. No więc pamiętam, że ten instynkt mnie się macierzyński gdzieś tam obudził, że poczułam, że chciałabym. No i wtedy zrozumiałam, że muszę zmienić swoje życie i że muszę najpierw się zbudować jako kobieta, żeby być fajną partnerką, żoną i matką. I ja pamiętam, że ja jak miałam takie 2 lata w życiu, że byłam sama, jakby po rozstaniu z poprzednim partnerem bardzo szybko poznałam mojego męża, ale nie chciałam w ogóle, nie chciałam tego związku, nie chciałam, żebyśmy byli razem, bo wiedziałam, że jestem niefajna jako kobieta, że potrzebuję tego czasu tylko dla siebie. I wtedy wykonałam olbrzymią naprawdę pracę. Olbrzymią pracę sama, ale potem też zgłosiłam się na terapię i potrzebowałam takiej fachowej jakby pomocy, bo uznałam, że już sama dalej nie pójdę. No więc sama wykonałam taką psychologiczną, olbrzymią robotę. Zresztą moja terapeutka powiedziała, że tu większość już zrobiłam. I dopiero wtedy wiedziałam, że jestem gotowa, żeby zbudować szczęśliwy związek, jak przeszłam te wszystkie swoje traumy. I oczywiście mówię, tak dzisiaj jeszcze czasami się czkawką odbijają jakieś za przeszłości złe nawyki, czy te niezdrowo... Takie automatyzmy, tak, nie? Tak, to jest tak jak odruch Pawłowa czasami. Ale daję sobie po prostu czas, żeby zrozumieć, bo dzisiaj
dużo w ogóle na to poświęcam czasu, żeby też, żeby siebie zrozumieć, że o co chodzi, dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej, dlaczego czymś się tak przejmuję bardzo, czy dlaczego coś nie wychodzi, czy w relacjach z ludźmi szwankuję. I zazwyczaj właśnie dochodzę do tego, co tam jest nie tak, ale w ogóle polecam każdej z nas coś takiego, taką wnikliwą analizę jednak, bo to bardzo ułatwia życie. Bardzo. Jesteśmy dużo, dużo wtedy fajniejszymi partnerkami, dużo, dużo też lepszymi mamami. Ja myślę, że to spokój daje większy. Olbrzymi. Droga jest trudna. Bardzo proces trudna. Jest bolesny. Bardzo. Bardzo. Ale potem jest ta nagroda. Tak. Nagroda w postaci dobrego, fajnego, spokojnego życia. Pomyślałam sobie, jak pisałam teraz do Ciebie wiadomość z zaproszeniem do tej rozmowy przy okazji właśnie promocji filmu Babies, że napisałam Ci wtedy, znalazłam to w skrzynce, w 2019 roku, kiedy zobaczyłam Cię w Mowie Ptaków w roli Jakubcowej, dobrze pamiętam? Tak. Napisałam Ci, że byłam zachwycona. Piękną mi wiadomość napisałaś. Tym, jak zagrałaś, bo ja sama byłam po tej stronie myślących o Tobie jako aktorce, która się pojawi w serialu albo w komedii romantycznej, ale czy ona potrafi zagrać dramatyczną rolę. I po prostu byłaś dla mnie odkryciem na nowo. I przypomniałam sobie też tę całą drogę, którą przeszłaś jako tak zwana... jak to teraz ładnie nazwać, bywalczyni stron plotkarskich jeszcze za czasów Twojego poprzedniego związku, Twojej poprzedniej relacji. Jaka niesprawiedliwość bardzo często na nas kobiety spada w tym takim wsadzaniu nas do jakiegoś takiego worka, do którego, czy zbioru, do którego w życiu nie należymy, ale ktoś nas tam wsadza. Tak. I pomyślałam sobie, matko, ile cierpienia, bo jednak jesteś wrażliwą kobietą, ile cierpienia musiało przysparzać tej kobiecie, dziewczynie wtedy to, co o niej mówiono i pisano. Te bzdury, te nieprawdy. Jak ciężko jest się formatować tej dojrzałej kobiecości, jaką drogę trzeba przejść. I potem przeczytałam, że masz nominacje do Orłów za te role. Ty masz w ogóle 3 nominacje do Złotej Kaczki, więc ty jesteś również absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Nie wypadłaś sroce spod ogona. I teraz to widać i mi się tak bardzo podoba to, jak ty rozkwitasz, ale chciałam, robiąc ten wstęp do tego, chciałam cię zapytać o, do tego mojego pytania, chciałam cię zapytać o twoje refleksje ze szkoły teatralnej, bo dużo się teraz mówi o przemocy wobec studentów szkół artystycznych. Powiedziałaś mi wcześniej, że jesteś osobą, której włożono do głowy to hasło, że jak aktora nie ma, to aktor nie żyje. Czy naprawdę jest to zawód, któremu trzeba poświęcić wszystko, wszystkie swoje granice, swoje potrzeby, po to, żeby zrealizować to marzenie o byciu aktorką? Bo ja jestem trochę zaniepokojona tą drogą, którą musiałeś przejść. Ja już dzisiaj wiem, że nie. Dzisiaj. Mhm. Ale jeszcze chwilę temu naprawdę tak myślałam, że to zasuwanie po 12, 14, 16 godzin, że to jest wpisane w ten zawód i to jest być albo nie być. Nie zgadzasz się na to? Okej, okay, wypadasz. Są inni na twoje miejsce. Ale wciąż zobacz, jakie to jest. Opowiadałam ci też, że tydzień czy 2 tygodnie temu pierwszy raz w życiu, jak 15 lat jestem w zawodzie, odwołałam zdjęcia, dzień zdjęciowy, bo byłam chora i naprawdę niezdolna do pracy, ale ten moment, zanim zadzwoniłam i podjęłam tę decyzję i powiedziałam, że nie przyjdę, to było po prostu tutaj w domu dyskusja na ten temat, czy można się w ogóle tak zachować, czy... I potem, jak już odwołałam, ogromne wyrzuty sumienia, że zawaliłam. Ale potem pomyślałam sobie odwrotnie. A pomyśl, że komuś zrobiłaś cudowny dzień, cudowną niedzielę, bo to akurat była niedziela, tą informacją, że może ktoś pójdzie ze swoim dzieckiem dzisiaj na spacer. Ci ludzie, ekipa, przecież oni są na planie dzień w dzień właśnie po 12 godzin. Ja jeszcze jako aktorka czasami przyjadę na 12, ale czasami jestem na 8 tylko, a jednak ekipa techniczna, która tak bardzo ciężko pracuje. Musi być przed i musi zostać. Dokładnie, więc jak ty wyjdziesz. Jak myślałam sobie odwrotnie,
to i w ten sposób to mnie to budowało i utwierdzało w przekonaniu, że po pierwsze zrobiłam dobrze dla siebie, dla swojego zdrowia, a po drugie może komuś sprawiłam niespodziankę. Więc tak, szkoła teatralna nas bardzo w tym utwierdzała przekonaniu, że tylko śmierć że takie są może zasady. Sprawić, że się nie stawicie w pracy. Tak, że takie są zasady w tym zawodzie. I jeśli tych zasad nie przyjmujesz, no to po prostu nie masz warunków do pracy w tym zawodzie. To ten zawód nie jest dla ciebie. Wielokrotnie powtarzano, że jest dużo fajnych zawodów na A. I Tak, słyszałam kiedyś takie drwiące hasło kogoś, kto powiedział, a sprzątaczka? Dokładnie, często aktorki to słyszą. I powiem Ci, że a propos tego jeszcze wstępu, który zrobiłaś do naszej rozmowy, że ja dzisiaj mam to też przeanalizowane, to też to, że ja po szkole teatralnej trafiłam do tak zwanej szuflady z etykietką widokówka, czy jak to niektórzy nazywali ozdoba ekranu. To są takie szuflady? Tak. To było dla mnie szalenie bolesne i krzywdzące. I miałam olbrzymią w sobie niezgodę, bo ja jeszcze jak kończyłam szkołę teatralną, bardzo szybko wystartowałam w zawodzie, mnie zapraszano na przeróżne castingi do ofowych produkcji. Część tych rzeczy w ogóle nie powstała, bo to byli czasami młodzi twórcy, którzy dopiero startowali, ale to były też przeróżne gatunki. I tak los chciał, że bardzo szybko zagrałam właściwie drugi czy trzeci casting w bardzo popularnym wtedy serialu, który nosił tytuł Magda M. I to właściwie, ja nie miałam telewizora na studiach, ja w ogóle nie wiedziałam, że jest taki serial, że on jest popularny. Ja tam zagrałam tak, jak umiałam i to zrobiło dosyć duże wrażenie i za tym przyszły kolejne propozycje i bardzo, bardzo szybko to były od razu główne role w komercyjnych produkcjach. I ja nie miałam w sobie takiej rozwagi i po pierwsze to była taka zachłanność młodej dziewczyny, która chce grać. No tak. I cieszy się, że... No wiadomo. Ale po drugie... No po to tyle lat się uczyłaś, że chcesz grać teraz. Ale po drugie, logiczne. Magda, wydaje mi się, że to też było u mnie właśnie to, co ja wyniosłam z domu, moje poprzesuwane granice, że myślałam sobie... Jak weszłam w zawodowe życie, ja miałam bardzo niską samoocenę. Bardzo niską. Co wynika też właśnie z tego, że nigdy nie byłam chwalona. Średnia 5-6 na maturze? Dlaczego nie 6-0? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ja weszłam z tak niską samooceną w zawodowe życie, że ja myślałam sobie, wspaniale, że ktoś w ogóle chce ze mną pracować. Tak o sobie myślałam. Dlatego przyjmowałam te propozycje bez też takiego pomyślunku, że być może trzeba budować to zawodowe życie z właśnie jakąś rozwagą, że coś mi może zaszkodzić. W ogóle tak o tym nie myślałam. I potem, po takich bardzo chyba intensywnych 7 latach pracy w zawodzie, gdzie ja właściwie nie schodziłam z planu, z jednego planu, jednej produkcji, jechałam na drugi plan. Przyszło 7 lat takich, że ja za bardzo nie grałam. Ja zostałam kompletnie wykluczona właściwie z... no nie wiem, to był taki trochę... Z rynku pracy? Tak, to był trochę taki ostracyzm środowiska. No ale co się stało? To się wydarzyło pamiętam w filmie Hans Kloss, gdzie... Krytyka, moim zdaniem, bo ja też ten film widziałam, miałam mieszane uczucia, ale krytyka, jaka na mnie spadła, była tak przygniatająca i tak mnie to tak złamało, Magda, bo to były takie słowa... Nie zapomnę tych słów, one ciągle mi się odbijają gdzieś w uszach. Że poziom mojego aktorstwa reprezentuje poziom rowu mariańskiego. I tak dalej, i tak dalej. Z ust dziennikarzy i krytyków i ludzi, którzy na filmach się znają, o filmach mówią, opowiadają. Oczywiście zaraz było to podchwycone przez różne portale plotkarskie, które bardzo chętnie to cytowały.
I to właściwie, gdyby nie teatr wtedy, to ja bym chyba nie pracowała w ogóle. Bardzo dużo wtedy grałam w teatrze, ja skorzystałam po prostu z tego, bo chciałam, zawsze chciałam grać w teatrze. Ja też, jak wchodziłam w zawód, kiedy wymyśliłam sobie w ogóle, że chcę być aktorką, to w ogóle nie było portali plotkarskich. Były jakieś tam plotkarskie gazety, wiem, bo czasami moja mama gdzieś tam, gdzieś je tam miała, leżały. Ale mnie nie interesowało bycie popularną, mnie nie interesowało bycie gwiazdą. Ja się zakochałam w teatrze jako dziewczynka mała. I po prostu wymyśliłam sobie, że będę aktorką, co wszystkich zdziwiło, bo nie mieliśmy takich tradycji w domu. Poza tym pochodziłam z małej miejscowości, więc moim rodzicom to się wydawało, że to się w ogóle nie uda i że to będzie jedno wielkie rozczarowanie. No, ale tak sobie to wymyśliłam i dążyłam do celu uparcie i to się ziściło. I jeszcze bardzo szybko zaczęłam grać. Więc jeszcze do tego wszystkiego doszło. Potem grałam w teatrze i potem cały czas te propozycje zawodowe, które przychodziły, były właśnie takie... Ja dojrzewałam, ja się zmieniałam jako kobieta, a te propozycje zawodowe były takie same i nic nie wnoszące też do mojego zawodowego życia. Ja wiedziałam, że ja już tak nie chcę. To jest jakaś bolączka tego polskiego świata filmowego, to wstawianie osób cały czas w te same role. Jak się w jednej sprawdziła, w jednym ale filmie, wiesz, też nikt nie chciał... no to zróbmy z niej znowu w tym to samo. Ale to też nikt nie chciał mnie poznać, bo to nawet nikt nie chciał mnie zaprosić na casting i zobaczyć, o, może przez tyle lat to też człowiek, no przecież człowiek się rozwija, tak, zmienia, nie, dojrzewa. No nie, no daj nikt spokój, nie miał ciekawości. To trzeba wysiłku intelektualnego. Każdy miał taką, przybił mi tu stempel, pieczątkę i to już wiedział. Jak nawet agentka wysłała propozycję, to ktoś już coś na mój temat tak, wie. To nie, dziękujemy. I nawet nie zaprosi na casting. Przecież to nie jest jakiś duży wysiłek. To jest 5 minut czasami. Raz zagraj scenę. Nie odpowiada, to mówimy dziękuję. I nawet tego nie mogłyśmy przebić murem z moją agentką, żeby mnie ktoś zaprosił po prostu na casting. I pamiętam, że jak rodził się mój syn, to ja miałam bardzo takie głębokie przemyślenia, że ja już nie chcę być w zawodzie swoim byle jaka. Nie chcę tak przeżyć zawodowego życia. Chcę być w czymś dobra. I ja naprawdę miałam w sobie wtedy taką... byłam pewna, że ja nie chcę już być aktorką. Byłam pewna. Nie wiem, co będę robić, nie miałam planu, pomysłu. Ale że aktorką być nie chcę, że teraz się skupię na wychowaniu syna, a potem zobaczę. Może się odobrażę na aktorstwo, może zatęsknię, ale że sobie chcę dać czas. No i wtedy zadzwoniła Marta Kownacka, reżyserka Mowy Ptaków. Reżyserka obsady, tak? Tak, reżyserka obsady, tak. Reżyserka obsady, która z Andrzejem Żuławskim pracowała. Po tej roli też wszystko zadziało się jak już domino w moim życiu zawodowym. Wiedziałam, że muszę wiele decyzji trudnych podjąć i... I je podjęłaś. I je podjęłam, tak. No i rola w Babies też jest dla mnie takim prezentem od losu, a może już po prostu ludziom otworzyły się trochę oczy. Czy myślisz, że jako aktorka serialu w TVP, aktorka na dobre i na złe, jesteś w stanie zaciągnąć do kin wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie mocy i nie do końca może liberalne, bardzo liberalne podejście do życia rodziny, którą stanowicie w filmie Babies, będzie im po prostu po drodze, żeby pójść ten film zobaczyć. Jak myślisz? Taki mam niecny plan. Liczę, że z sympatii do mojej postaci, którą gram w serialu, przyjdą. Liczę albo proszę ich, żeby dali szansę. Jeśli, mam takie przekonanie, po scenie porodu nie wyjdą, to w gruncie rzeczy dostaną prezent. Czuły film o rodzinie. Andrzej Saramonowicz tak naprawdę daje nam w prezencie czuły film o rodzinie. O tym, że warto Andrzej iść przez życie razem. Zatrudniając ciebie, miał niecny plan do połączenia rozdzielonych Polaków. To jest moja teza. Aby się sprawdziło. Marto, oby się sprawdziło. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Czy ty kiedyś powiedziałaś, że chciałabyś zagrać u Almodovara? Bardzo. To jest rodzaj aktorstwa i ekspresji, który mnie pociąga. To życzę ci, żebyś znalazła na swojej drodze też tak
tego reżysera albo tak pracującą reżyserkę, reżysera, którzy dadzą Ci ten komfort istnienia. Dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się swoją historią, ważną dla nas wszystkich. Cieszę się, że rola Ady, czyli kobiety, która przechodzi bardzo trudny i frustrujący czas w życiu, została przez Ciebie nam tak pięknie podana i zagrana. Fajnie, że mogłam tam zobaczyć siebie. To jest takie moje prywatne podziękowanie dla Ciebie za to, że to w taki sposób zrobiłaś. Bardzo dziękuję za spotkanie. To jest dla mnie naprawdę, Magda, olbrzymi komplement, bo takie było moje marzenie, żeby dziewczyny gdzieś zobaczyły fragment siebie i poczuły, że w gruncie rzeczy wszystkie jesteśmy takie same, czy jesteśmy aktorkami, dziennikarkami, czy tam kimkolwiek chcemy być, to w gruncie rzeczy mamy takie same, przeżywamy takie same swoje małe, wielkie dramaty i ten film, mam nadzieję, że doda im trochę otuchy. Wszystkiego dobrego, Marto. Dziękuję. Dziękuję, Magda. Do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie dzisiaj. Widzimy się w następny wtorek. Dziękuję za komentarze, za Wasze łapki w górę i za wszystkie subskrypcje. Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.